Teraz bardzo proszę o zabranie głosu Jego Ekscelencję Pana Ambasadora Republiki Peru w Polsce, Huberta Ujanda Konroya. Szanowny Panie Krzysztofie Walkowski, Prezesie Zarządu Poczty Polskiej, Szanowny Panie Wiesławie Płotku, Wiceprezesie Zarządu Poczty Polskiej, Wasze Ekscelencje Ambasadory, Szanowni Obywatele Peru, Szanowni Państwo. Chciałbym rozpocząć to krótkie przemówienie od wyrażenia mojej szczerej wdzięczności dla Zarządu Poczty Polskiej za tę wspaniałomyślną inicjatywę, aby wydać tę piękną kartkę pocztową, aby upamiętnić setną rocznicę ustanowienia relacji dyplomatycznych pomiędzy Peru i Rzeczpospolitą Polską. W tym roku obchodzimy setną rocznicę ustanowienia relacji dyplomatycznych między Peru a Polską, ale chociaż ich oficjalny akt urodzenia, czyli traktat podpisany 6 października roku 1923 pomiędzy obydwoma rządami, nie udało się go znaleźć w archiwach dyplomatycznych żadnej z dwóch kancelarii. Jednak nasze rządy zgadzają się, że relacje dyplomatyczne zostały ustanowione właśnie w roku 1923, tak jak stwierdza się w deklaracji podpisanej podczas 9 spotkania w ramach mechanizmu konsultacji politycznych Peru-Polska 29 maja tego roku. W czasie, kiedy obchodzimy to ważne wydarzenie dyplomatyczne, nie powinniśmy zapominać, że relacje pomiędzy naszymi krajami sięgają połowy XIX wieku, kiedy do Peru przybyli wybitni polscy obywatele, wśród nich inżynier Ernest Malinowski, który uczestniczył nie tylko w budowie ważnych linii kolejowych, takich jak kolej transandyjska, ale uczestniczył też w obronie portów Callao podczas krótkiego konfliktu zbrojnego z Hiszpanią w roku 1866. Wspomnieć należy też o inżynierze Edwardzie Habiszu, który założył Narodowy Uniwersytet Inżynieryjny w Peru, który jest jednym z najważniejszych uniwersytetów w naszym kraju. Pamiętajmy też o wielu innych Polakach, którzy przybyli do Peru pod koniec XIX wieku. Jeśli chodzi zaś o wiek XX, to należy wspomnieć o Ryszardzie Jacha-Małachowskim, któremu zawdzięczamy projekt peruwiańskiego Pałacu Prezydenckiego, Pałacu Arcybiskupiego oraz wnętrz Pałacu Rady Miejskiej, które mieszczą się przy placu Plaza Mayor w historycznym centrum Limy, stolicy Peru. Wspomnieć należy też o geografie i badaczu i podróżniku Witoldzie de Szyszło, który był profesorem uniwersyteckim, ale pełnił też rolę konsula Polski w Peru. Jeśli pozwolą Państwo na króciutką dygresję, to powiem jeszcze, że jeden z najważniejszych peruwiańskich artystów malarzy z XX wieku to Fernando de Szyszło, który był, jakże by nie inaczej, synem właśnie Witolda de Szyszło oraz peruwianki Marii Valdelomar. Wspomnieć należy też o jednym z najważniejszych historyków okresu Imperium Inków, Marii Roztworowskiej, która była córką kolejnego wybitnego Polaka oraz Peruwianki. W kontekście rosnącej obecności Polaków w Peru i przed zakończeniem XIX stulecia oba rządy postanowiły nawiązać relacje przyjacielskie za pośrednictwem urzędników konsularnych. W ramach naszej wystawy będziemy mieć przyjemność zobaczyć kopię listu, który Stanisław Lesser wysłał w kwietniu 1875 roku z Warszawy do Don José de la Riva Agüero, ministra spraw zagranicznych Peru, dziękując mu za mianowanie go konsulem Peru w Warszawie. Zgodnie z ówczesnymi zwyczajami list ten napisany jest w języku francuskim. Będziemy mogli też obejrzeć kopię francuskiego tłumaczenia dokumentu mianującego pana Stanisława Madejewskiego z lutego 1922 roku, który został mianowany na konsula honorowego w Polsce, Polski w północnym mieście Peru Trujillo, obejmującym swym zasięgiem całe terytorium Peru. Jak stwierdza się w tym dokumencie opatrzonym nagłówkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, w oryginale widniał podpis naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego oraz ministra spraw zagranicznych Konstantego Skirmunta.
In the 1920s, in parallel with the establishment of diplomatic relations between the two countries, the Consul General of Peru in Warsaw, engineer Tomasz Oksiński, proposed to the Peruvian government the names of Polish candidates who would be appointed in honorary consuls as honorary consuls in various locations such as Kraków, Gdańsk, Łódź, Poznań, Torun, and even in Lwów and Vilna. Consul Oksiński's proposal can be seen in an interesting map dating back to 1927. Which is over there. Another document which attests to the good friendly relations that were being developed between Peru and Poland is a letter of Mr. Stanisław Wojciechowski, President of Poland, sent at the end of 1922 to Augusto Leguía, President of Peru, announcing that the Parliament of Poland had elected him to the highest to the presidency of his country following the untimely death of President Narutowicz. Prezydenta naszego kraju po przedwczesnej śmierci prezydenta Narutowicza. Huberta Wilanda Kondroja oraz pana Krzysztofa Falkowskiego, prezesa Poczty Polskiej, do uroczystego odsłonięcia i podpisania powiększonej kartki pocztowej.